udało. Zobaczmy zatem, co o tym meczu sądzi trener drużyny Isaka Bors, czyli od kilku sezonów będący w tej funkcji Bartosz Hajper-Wolny. Dobry wieczór, Bartoszu. Dobry wieczór, dobry wieczór. Czasami mieliśmy okazję zobaczyć cię na kamerce w trakcie tej drugiej mapy. Tam było blisko, raz twoi chłopacy prowadzili, raz Mad Dogs Pact odbijało piłeczkę, ale generalnie chyba przyznasz, że na tej mapie można było się dość dobrze bawić i chyba tobie też się to udzielało. Czy to moi chłopacy są, to bym nie powiedział, nie? To jest taki bardziej miks kogutów, którzy pomagają nam po prostu w lidze, jak jeszcze nie ma pełnego naszego składu ogłoszonego. Ja wiem, że ty tam po cichu wychowujesz. Okej, na to czekamy. Ale no co mogę powiedzieć? No tych gości nie da się okiełznać, bo to co nawet co powiem w czasie rundy, to i tak mnie nie słuchają. Grają swoją gierkę, nie? Ale spodziewałem się tego i tak to, co miałem w głowie, się potwierdziło. Nie, no tak jest. No, w porządku goście, ale oni po prostu grają swoją gierkę. Mają swój taki składzik kolegów i grają agresję wszędzie, nie? Mhm. Tutaj to nic się nie da zrobić z tym. Jak to zatem wygląda podczas samego spotkania? Taki proces komunikacji, standardowa runda Isaka Bors w tym składzie z kogutami. Jakbyś mógł tak od początku rundy, od jakiegoś planu, który się pojawia do samej egzekucji, do samego ataku chociażby, jak to przebiega w tym momencie? W sumie to krzyk, krzyk i krzyk na TeamSpeaku cały czas, od początku do końca. Czyli chaos, jeden wielki chaos? No jest chaos straszny. No. Coś tam próbują, Emrite próbuje coś tam uspokoić, ale jest ciężko i tak. I właśnie w kontekście tych dwóch zawodników, Emrite i Asran, rozmawialiśmy przed meczem, czy przypadkiem ci dwaj chłopacy się troszkę nie gubią w tym gąszczu chaosu, który się pojawia? I czy ty jako trener też baczniej zwracasz uwagę na to, co oni są w stanie w takiej sytuacji zrobić? Czy to też ewentualnie działa na plus, jeżeli oni w takich spotkaniach też wyciągają jakieś pozytywy? Znaczy nie, ja ogólnie nie patrzę na te spotkania, jak grają, bo to by było niesprawiedliwe względem innych graczy, których testuję, więc te spotkania w ogóle nie mają znaczenia w testach. Ale tak z twojego punktu widzenia, doświadczenie meczowe, pierwsze takie poważniejsze podboje polskiej sceny, próby w PGA Dywizji Mistrzowskiej, no to na pewno będzie, być może działało i oddziaływało na takich zawodników, gdy już właśnie przyjdzie do tych ważnych decyzji w Isaka Bors. Nie, no jasne, no to jest też dla chłopaków tak naprawdę fajne doświadczenie, żeby właśnie zobaczyli, jak się gra na takim wyższym polskim poziomie. Więc oni są zadowoleni, że mogą pograć takie ligi nawet. Pewnie. Po tym meczu przegrywacie 0-2, dalej utrzymujecie, że te top 8 utrzymanie w wyższej dywizji, w wyższej grupie dywizji mistrzowskiej jest w zasięgu, czy może warto w tym momencie się na chwilę zatrzymać i zastanowić, czy wam się uda to zrobić? Znaczy nie wiem, sam nie wiem. My w sumie nowy skład będzie chyba grał od 10 kolejki, coś takiego, bo wtedy możemy zmienić zawodników wszystkich, więc no coś takiego będzie robione. Na razie gramy z kogutami i zobaczymy, jak po prostu będzie. No ja sam nie jestem w stanie określić tego. Jasne. Tych młodych zawodników też trzeba trochę wyszkolić, trochę pogadać, nauczyć, więc no nie będzie łatwo, nie? Ale wydaje mi się, że będzie w porządku. No też dobrych zawodników mam już na końcu do wyboru, więc wybór jest nawet bardzo ciężki. A 2 kwietnia już ogłosimy, kto się dostał już do głównego składu. O właśnie, i to będzie ta finalna piątka, która już się nie zmieni. Tak, tak, to już będzie finalna piątka, która będzie zasilić szeregi Isaka Bors do końca roku prawdopodobnie. To dobrze, że 2 kwietnia, a nie 1. Szczególnie, że 1 kwietnia jest jutro, a 2. Nie, no jasne, jasne. 2 za 2 dni. No już Isaka Bors miało w przeszłości kilka ciekawych ogłoszeń 1 kwietnia na koncie. W to nie brnijmy. 2 kwietnia, czyli za 2 dni. Czekamy zatem Hajper na to, co ty z drużyną ogłosisz. Dzięki za to spotkanie. Szczególnie dziękuję za tą rozmowę. Do zobaczenia już z nowym Isaka Bors chociażby. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobranoc. Mało czasu zostało na podjęcie stosownych decyzji po stronie Isaka Bors i tak jak mówi Hajper, to co prezentują ci dwaj zawodnicy nie wpływa w ogóle na ogólny rozrachunek, na decyzje i wybory, jakie podejmie drużyna wraz z trenerem, ale na pewno jest to cenne doświadczenie, które dzisiaj